Proszę Państwa, szalenie ważnym czynnikiem udanej prezentacji, udanego wydarzenia interpersonalnego jest własne przygotowanie się prezentera. To przygotowanie można widzieć w kilku, ja powiem o dwóch zasadniczych wymiarach. Przede wszystkim chodzi o wymiar merytoryczny przygotowanie się prezentera merytoryczne. Wiadomo, że już zaczęliśmy to robić na etapie planowania prezentacji, ale bardzo ważne jest, aby przed prezentacją zebrać sobie odpowiednie informacje, zestawić dane, poszukać przykładów, aby być jeszcze lepiej przygotowanym do danego wydarzenia. Przygotować argumenty, które, jak mówi klasyka, muszą bazować na korzyściach dla odbiorcy. Dobry argument zawsze eksponuje korzyść dla odbiorcy i jednocześnie jest podbudowany jakąś cechą rozwiązania, które proponujemy. A więc, przede wszystkim, przygotowanie merytoryczne. Do tego warto jest przygotować odpowiednie pomoce. Pomoce, wśród których chyba największą karierę robi PowerPoint. Ale pamiętajmy tutaj, co chcę bardzo zaznaczyć, że ten PowerPoint nigdy nie zastąpi prezentera. Bo najważniejszym narzędziem prezentacji jest sam prezenter. A PowerPoint, mind mappingi czy inne narzędzia są do jego prezentacji, a nie zamiast tego prezentera. Przygotowanie merytoryczne to oczywiste. Ale okazuje się, że na tym drugim gruncie, na drugiej płaszczyźnie również trzeba się bardzo dobrze przygotować, a tym drugim gruntem jest przygotowanie mentalne. Na tym gruncie, pro państwa, pojawia się bardzo ważny wątek tremy. Wiele osób, które mają wystąpić, mówią o tremie, tremie, która jest wręcz niszcząca. Kiedy człowiek skupia się na tremie, skupia się na tym, jak wypadnie, skupia się, jak zostanie odebrany przez audytorium. Zaczyna dostrzegać w swoim organizmie nerwowe reakcje na ten stres. Zaczynają drżeć ręce, zaczyna być sucho w gardle, i cały czas o tym właśnie myśli nasz prezenter. Wtedy trudno jest mu zacząć. Wtedy ta trauma, którą przeżywa, powoduje, że może zapomnieć o ważnych rzeczach, które przygotował dla audytorium. Moja gorąca rada brzmi w ten sposób. Po dobrym przygotowaniu zobaczysz, już będziesz mniej stremowany, już stres będzie mniejszy. A następnie staraj się. Myśleć o tym, co chcesz powiedzieć, do czego dążysz, jak jesteś dobrze przygotowany czy przygotowana, a nie o tym, jak wypadniesz. Bo ta myśl jest rzeczywiście zgubna. Na chwilę przed prezentacją nawet jeżeli człowiek ogarnia, oga, człowieka ogarnia trema, nawiasem mówiąc to dobrze, że jest trochę tremy, jest trochę stresu, bo ten stres jest mobilizujący. Ten stres powoduje, że się jeszcze mocniej spinamy, ale spinamy chcę powiedzieć teraz w dobrym słowa rozumieniu. Kiedy nas ten stres ogarnia i czujemy, że zaczyna nas kontrolować, nie my jego, to wtedy szczególnie proszę zrób trzy rzeczy, stając przed audytorium. Na chwilę przed: Po pierwsze, wyprostuj się. Na ile tylko możesz, aby rzeczywiście obręcz barkowa była prosto, plecy prosto, głowa prosto. Nie chcę powiedzieć, aby była za wysoko, bo wtedy audytorium odbierze, iż możesz być osobą wyniosłą. Ale właśnie w stresie robimy troszkę odwrotnie, wtedy głowa idzie niżej, spojrzenie mamy nieco mm, zagubione, a czasem nawet odbierane jako agresywne. Dlatego szczególnie mówię: Uważaj, aby podnieść głowę, aby być prosto. Po drugie, koniecznie otwórz szerzej oczy. Tak, szerzej oczy, dlatego że znowu w stresie, gdy jesteśmy zagubieni, zestresowani, oczy zwężają nam się, twarz napina. Dlatego postaraj się walczyć z tym wręcz na siłę, aby otworzyć oczy szerzej. I po trzecie, co może powinienem najpierw powiedzieć, spójrz w lustro, uśmiechnij się do siebie. Zobacz, czy coś w Twoim wyglądzie nie odwraca uwagi audytorium. I w tej postawie, z postawie wyprostowanej, z szerzej otwartymi oczami, nie chcę powiedzieć zbyt szeroko otwartymi, ale szerzej otwartymi oczami, stań przed audytorium. Zapewniam, że jeżeli nawet w środku odczuwasz stres, to jednak na zewnątrz albo nie będzie go widać w ogóle, albo zdecydowanie mniej niż Ty go czujesz w środku.